Siema. Tutaj Rabi, UNS. Jak zwykle zapraszam Was na mój niezmiernie nudny filmik. Dzisiejszy będzie z treningu bicepsa. Jakiś tam kolega na forum poprosił o taki właśnie trening, a więc spełniając jego życzenie przystępujemy do pierwszego ćwiczenia, którym dzisiaj jest uginanie ramion na ławce pod kątem 90 stopni siedząc. To ćwiczenie pierwsze, zaraz po rozgrzewce robię sobie jakieś, dzisiaj sobie zrobię tego ćwiczenia jakieś, no nie wiem, 4-5 serii i zobaczymy, jak to dalej będzie. Uderzam w tą część bicepsa bliżej barku, spinając ręce tak troszeczkę pod innym kątem. Czemu na takiej ławce siedzę? Gdyż tak jakby daje mi to możliwość mocniejszego i innego kąta rozciągnięcia bicepsa. Zmieniam na przykład sobie co jakiś czas, robię parę tygodni stojąc, parę tygodni siedząc, a czasami na przykład mieszam to razem. Zrobiłbym to dzisiaj, ale jeszcze czeka mnie potem trening pleców na wyciągach. Tak więc nie będę się zbytnio na ten bicep skatował, aczkolwiek pokażę Wam kilka ciekawych numerów. Drugie ćwiczenie to będzie już ćwiczenie, znaczy dwa ćwiczenia złączone w jedno. Oba będą wykonywane młotkowo. Hantle, później łańcuchy. Łapię się na hantle. Ćwiczenie na biceps będzie już na maszynie, bo tak ogólnie to teraz bicepsa to sobie robię dwa razy w tygodniu, ale nie robię go aż tak ciężko, robię go dwa razy, ale lżej, żeby nadać mu może takiej bardziej dojrzałości i takich innych przyjemnych rzeczy jak na przykład żyły. Tak więc linki, kosmaty, kudłacze, bosacze, stosik i takie sobie nie całkiem młotkowe, gdyż młotkowe już było, tylko takie troszeczkę to ciągnięcie. Zobaczymy, mam troszeczkę skomplikowany nadgarstek, ale postaram się, żeby to wyszło jakoś tam nie najlepiej.
kropik jeszcze nikomu nie zaszkodził, z wyjątkiem tych osób, którym zaszkodził. Tak to wygląda. No i następne ćwiczenie na bicepsa. To będzie dzisiaj jednorącz uginalnie na modlitewniku, aczkolwiek na maszynie, a nie hantlem. Czy tam jakąś sztangą. To taka o sobie maszyna. Kiedyś już na niej robiłem na jednym filmiku, tylko że miałem tutaj taki doczepiony łańcuch. Ale teraz jestem słabiutki i łańcuch jest dla mnie za ciężki, tak więc robię bez, jedną ręką. No to co, zaczynamy. Prawą rękę mam słabszą od lewej, aczkolwiek jestem praworęczny, możliwe, że tą prawą rękę za mocno męczę podczas samotnych wieczorów w domu spędzonych przed komputerem i odpisywaniu wam na wasze wiadomości. No ale nie wiadomo, nie wiadomo. Na biceps to jest na tyle. Może jeszcze sobie tak pomacham, tylko by go wpompować na koniec jakimiś małymi hantelkami typu dziesiątki. No nie wiem, no nie jest to może jakiś zaskakujący teraz trening, ale za 2 miesiące już powinienem skakać po deskach. Zgubiłem parę kilo. Jestem na diecie takiej, że praktycznie węglowodanów to nie jem w ogóle. Teraz powolutku zaczynam je dorzucać, żeby się trochę powypełniać, jeśli kogoś by to interesowało. No ale siła nie ta co zwykle. Ale może ktoś jak będzie chciał zobaczyć, że nawet jak się tam trochę jest większym niż jakaś taka mała dziewczynka, to wcale nawet nie trzeba machać jakimiś tam specjalnie dużymi ciężarami, jak na przykład na tym filmiku zauważyliście taki stosik. Co to jeden stosik? Takie 50? Co to takie 50? To już to nic. No ale powiem wam tak, pewien mądry człowiek, który jest utytułowanym zawodnikiem, kiedyś mi powiedział, że nie można robić tak, że jak jest rzeźba, to że robi 40-50 powtórzeń, bo to są powtórzenia na rzeźbę. Trzeba robić i tak taką małą ilość powtórzeń na dzień dzisiejszy dużymi ciężarami, żeby utrzymać rozmiar tego mięśnia. Dlatego co ja robię, to powiedzmy kombinuję, że robię 4 serie na przykład na dany mięsień, na przykład na biceps i robię tak 2 serie dużym obciążeniem. I 2 serie robię na przykład małym obciążeniem na więcej powtórzeń, żeby pod każdym kątem zaatakować ten mięsień. No nie wiem, może komuś to się spodoba. Ja tak robię i nie wiem, na jakieś tam spadki mięśniowe nie narzekam. Przyjmijmy, że zgubiłem od momentu, jak ważyłem dużo, to prawie 20 kilo zgubiłem teraz przez jakieś 3 czy 4 miesiące, a powiedzmy obwód w ręce tak na oko mi spadł może z 1,5 centymetra. No to na tyle kilo to nie jest jakoś tak dużo, a właśnie moim zdaniem dlatego, że trzymam się też tych dużych obciążeń. Duże obciążenie to nie jest 300 kilo. Duże obciążenie to jest takie obciążenie, które pozwala ci na wykonanie 8-10 powtórzeń na serię. To nie jest ważne ile tam jest kilo, po prostu żeby podczas
takiej ilości powtórzeń, mniej więcej oczywiście, może to być 7, może to być 14, ale mniej więcej w tych granicach, to jest duży ciężar wtedy. No, koniec tego gadania, jak kogoś coś interesuje, jakiś nowy trening jeszcze chcieli, żeby nagrać, wiecie, gdzie mnie szukać, a jak nie wiecie, to się nie dowiecie, bo ja uciekam wtedy, na razie.